Zaplanowałem sobie na dzisiaj opowiedzenie wam o tym, jak powstają moje filmy. Otóż każdego dnia, każdego tygodnia towarzyszy mi nauka, począwszy od wykładów, aż po badania, które osobiście organizuję. Dzisiaj zaplanowałem sobie wypić picie, które ja sam zrobiłem, z octem, mlekiem i keczupem. W pewnym momencie życia skłoniło mnie to do poważnych przemyśleń nad tym, do czego ja dążę. I wtedy zacząłem publikować w internecie moje wideo, blogi. Grawitacja jest jednym z wielu, bardzo wielu atrakcji na Ziemi, ponieważ jakby nie patrzeć, to i w tym momencie zobaczyłem, że to co tworzę i to co nie miało nigdy użyć światła dziennego, bardzo wam się podoba. I choć tematy tego były bardzo kontrowersyjne, to wtedy uświadomiłem sobie, że lepiej jest wiedzieć, niż żyć w niewiedzy. Tematy, które poruszam, są tematami, które bardzo dobrze znam od jakiegoś czasu, albo tematy, które są ciekawe i wydają się być wiarygodne. Mógłbym o tym gadać naprawdę długimi godzinami, ale tego nie zrobię, ponieważ cel tego jest taki, żeby zaprosić was na transmisję na żywo, która odbędzie się w terminie, który podam na karcie społeczność, ponieważ tak szybko dobiliśmy 100 000 obserwacji, że jeszcze nie miałem czasu, żeby ją zaplanować.